w naszym studiu dwie miłe panie, profesor Aldona Skudrzyk i Agnieszka Strzemińska, a zatem zaczynamy. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Będzie łatwo czy trudno? No to sprawdźmy. Singularia i pluralia tantum, z czym ci się to kojarzy? Nie wiem, ale ja się zastanawiałem nad czymś innym, pani profesor. Używając slangu, jeśli bym powiedział, że program sobie leci, to słowo leci jest homogramem? Homogramem? Homografem? Gramem? Nimem? Proszę? Ale byłem blisko. No bardzo. Prawie. Homo. W każdym razie. W każdym razie homo. Leci. No myślę, że to była taka przenośnia onomatopeiczna. Może trochę, chociaż nie chodziło ci tutaj z chyba... Z komentarzem. Nie chodziło ci chyba o dźwięku na śladownictwo. Tylko po prostu, że leci. Ale o coś mi chodziło konkretnego. Tylko ja sobie jeszcze to wyjaśnię i zadam pytanie ponownie, dobrze? Dobrze. Tak mówiłem, że będzie łatwo dzisiaj w programie. A oczywiście będziemy rozmawiać o językowej poprawności i o kulturze języka naszego codziennego. No, program przez cały czas sobie leci, a my mówić będziemy. Zacznijmy od wspomnianego singularia i pluralia tantum. To brzmi tajemniczo, pani profesor, i wcale nie musimy używać takich określeń, choć one są także poprawne. Czyli o co chodzi? Określenia nie tylko są poprawne, ale są profesjonalne. Tak, ale możemy ale to powiedzieć bardziej po ludzku. Nie musimy. Tak, tak, tak. Chodzi zwyczajnie po prostu o to, że w języku są takie wyrazy, takie rzeczowniki, które mają wyłącznie tylko liczbę pojedynczą i takie, które mają wyłącznie tylko liczbę mnogą. Więc są te singularia pojedyncze i pluralia. Mnogie. No i może wobec tego podajmy kilka przykładów pojedynczych na przykład, bo myślę, że jeśli mówimy o mnogiej, to łatwiej nam, bo od razu przychodzą nam nieśmiertelne spodnie na myśl albo drzwi, prawda? No, kilka grup jest takich rzeczowników. Trzeba od razu powiedzieć, że nie jest ich aż tak wiele, żebyśmy nie myśleli, że to jest zjawisko jakieś masowe. Powszechne. Nazwy własne. Odra, Wisła, Polska, zawsze tylko w liczbie pojedynczej. Tak. Nazwy abstrakcyjne, typu miłość, dobro, zło. Nienawiść. Nienawiść także. Nazwy zbiorowe, takie jak młodzież, szlachta, duchowieństwo, policja. I wbrew pozorom, mimo że dotyczy to pewnej zbiorowości, to nie jest to liczba mnoga. Dotyczy zbiorowości, a ma gramatycznie, formalnie wygląd i odmianę jak inne rzeczowniki w liczbie pojedynczej. To zresztą bywa kłopotliwe przy składni dla użytkowników tożczyznych. Mam nadzieję, że do tej składni dojdziemy i także do liczebników, co się z nimi dzieje, kiedy łączą się z takimi wyrazami. To była liczba pojedyncza. No i jeszcze mamy coś, co możemy zjeść na przykład. To też jest trochę przewrotne, bo ryż czy cukier, chociaż no tego ryżu jest wiele, ziarenek cukru też, też mają liczbę pojedynczą tylko. No tak właśnie jest. Kilka ryżów nie zjemy na obiad, tylko po prostu zjemy ryż. Jeśli kilka, to porcji ryżu. Na przykład, prawda? Albo kupimy kilka torebek, cukru, prawda? Torebek, czy opakowań ryżu. Tak. Ale nie, czy sól, czy pieprz. No właśnie przewrotnie, tam jest bardzo wiele tych ziarenek, ma liczbę pojedynczą. Liczba mnoga. Czyli to pluralia tantum, oprócz spodni. Zaczęłyśmy tam w tej pierwszej grupie rzeczowników od nazw własnych i nazwy własne mogą być też tylko w liczbie mnogiej. Tatry, Sudety. Alpy. Alpy, właśnie. I co dalej? No i to, o czym pani mówiła, spodnie, ale i schody, usta. Sanie. No właśnie, często tutaj językoznawcy podpowiadają, że te wyrazy, które mają tylko liczbę mnogą, wywodzą się z tej liczby podwójnej, no bo albo na przykład są takimi przedmiotami, które mają na przykład sanie, dwie płozy, spodnie, dwie nogawki, a drzwi co mają? Dwa. Drzwi to drzwi po prostu. Na przykład dwa kierunki działania otwierają i zamykają. Można by się było albo dwie klamki, chociaż nie zawsze albo mają klamkę. Klamki. Są i drzwi bez klamek. No też. Tutaj trzeba by było się doszukiwać drugiego dna tej dwoistości, żeby była ta bardzo, liczba noga. Bardzo chętnie szukamy w języku pełnej logiki. A tego tak nie ma. Nie jest. Język poza tym odbija, odnotowuje i podtrzymuje obraz świata, który mieli niegdyś
użytkownicy, jego użytkownicy, twórcy polszczyzny, tak? Nie myślę o profesjonalnych, o gramatykach, tylko o ludziach, którzy języka używają. Także trudno tak stricte dokładnie dociec zwykle do tego, dlaczego tak się dzieje. Mhm. Nie spodziewajmy się takiej logiczności w języku pełnej, absolutnie. Zwłaszcza, że liczbę mnogą mają także fusy, no i mówię tu w opozycji do cukru czy soli, też tam jest ich sporo, ale te akurat mają tylko liczbę mnogą. Mniej przyjemne wnętrzności. Finanse i szachy na przykład. No i tutaj też byśmy się nie dopatrzyli już tych dwóch nogawek, ale mają... Ale wielości. Tak, ale wielości. Choć elementów. Jak mówię, logika tutaj zawodzi, bo cukier to też wielość ziarenek, a jednak ma liczbę pojedynczą, prawda? No, ale są też przyjemne ferie, wakacje. Tak, też mają tylko liczbę Andrzejki. No i teraz właśnie wspominała pani profesor o tym, że są trudności czasem w budowaniu zdania, jeśli chodzi o stylistykę, ale także o łączenie się z liczebnikami tych wyrazów, bądź występujących tylko w liczbie mnogiej, bądź tylko w liczbie pojedynczej. Bo przy tych, które są tylko w liczbie mnogiej, mamy jakoś w pamięci, że tam jest wielość. Tak. Przy tych zbiorowych nagle ożywa taka forma liczebnikowa, której już gdzie indziej nie używamy, bo to spodni musi być dwoje, a nie dwie, ani dwa. Dwa. Drzwi jest także dwoje i tak dalej, i tak dalej. Czyli używamy takiej formy liczebnika, która już częsta nie jest. No powiedzmy przy tym, kiedy mówimy o dzieciach, no to tam przy drzwiach w samochodzie to jeszcze mówimy dwoje dzieci, troje drzwi i tak dalej. Pięcioro kurcząt. I pięcioro kurcząt. To rzeczywiście może sprawiać kłopot. Nazwa taka, którą nazwaliśmy zbiorową, a występuje w liczbie pojedynczej, na przykład, wczoraj słyszałam w radiu, policja, która podjęła interwencję w Poznaniu i teraz się ocenia, czy pozytywnie, czy nie, czy poprawnie, czy nie. I w pierwszym zdaniu policja podjęła te działania. Ale czyli ta policja w rodzaju... Czyli ta policja, tak, liczba pojedyncza. Liczba pojedyncza, ale już w następnym zdaniu jest działali w zgodzie z uprawnieniami. Czyli już patrzymy, że ta policja to jest zbiór osób i liczba mnoga. Niepoprawnie, składniowo niepoprawnie. Tak. Nadal powinna być... Nielogiczne. Nielogiczne, ale właśnie ta podwójność, to, że widzimy, że tam jest wiele tych podmiotów, nas zwodzi. No właśnie, czy miewamy problem z rodzajem tych rzeczowników, które są tylko w liczbie pojedynczej bądź mnogiej? No bo na przykład ta młodzież, prawda, ten ryż, czy sprawia nam to jakiś kłopot? Tesanie w liczbie mnogiej gorzej, bo tutaj jaki będzie rodzaj tych rzeczowników? Wszystkie będą niemęskoosobowe? Tesanie, te skrzypce, te spodnie, te no nożyczki? Tak. Rodzaj ustalamy w liczbie pojedynczej. A tu nie ma liczby pojedynczej. Tak, a tu liczby pojedynczej brak. To w dużym skrócie rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i mnogiej. Uczulamy Państwa na łączenie się z liczebnikami, ale chcemy dziś mówić jeszcze o innych poprawnościowych formach. Oczywiście nie o wszystkich zdążymy teraz, ale pani profesor, zwrot, który pojawia się ostatnio coraz częściej w rozmaitych wypowiedziach i słyszymy, że program, czy tam spotkanie, czy jakieś propozycje są adresowane dla... Pewnie już nieraz wspominałyśmy takie pojęcie jak kontaminacja, czyli taki nie do końca świadomy wybór konstrukcji wynikający stąd, że w języku mamy podobne sformułowania o podobnym znaczeniu, krzyżujemy je z sobą, wymieniamy elementy i potem powstają takie efekty, bo coś adresujemy do kogoś, a nie dla kogoś. Przeznaczamy dla kogoś. Stąd pewnie wynika to skrzyżowanie tutaj, no bo na przykład pewnego rodzaju program, czy propozycja, czy spotkanie są na ogół przeznaczone dla kogoś, no i tutaj może szukając bardziej eleganckiej formy, wymyślamy sobie, że jest adresowane, ale zostaje to dla. Nie pamiętając o takiej łączliwości gramatycznej, że te przyimki jednak różne łączą się z różnymi wyrazami. Jest taki nieprzyjemny zwyczaj, do którego musimy się powoli przyzwyczajać, że w miejscach publicznych ludzie głośno rozmawiają przez telefony komórkowe.
Głośno to nawet za mało powiedziane, bardzo głośno. Harmider jest w autobusie taki, dowiadujesz się o rzeczach, których nie musisz wiedzieć, albo nie chcesz wręcz, tak? Ale czasami wyłapujesz też takie właśnie współczesne, najczęstsze błędy językowe. I cóż pani profesor wyłapała niedawno? No właśnie, nie sposób nie usłyszeć, jak jakaś z pań, która z pań oburzała się, mówiąc do kogoś tam przez telefon, że postanowiła zerwać znajomość z kimś, jeśli, gdy zobaczyła, co on sobą reprezentuje. Otóż możemy sobą coś prezentować, a reprezentujemy kogoś albo coś, firmę, jakiegoś tam przedstawiciela, jesteśmy przedstawicielem, czyli reprezentujemy kogoś innego. A sobą dajemy swój obraz, to sobą możemy coś prezentować. Lepszy poziom na przykład, wyższy, niższy, gorszy, prawda? Tak, właśnie. Ale prezentujemy. Prezentujemy. Ale ja myślę, że reprezentowanie sobą czegoś jest też bardzo powszechne, podobnie jak coraz powszechniejsze jest adresowanie dla i dedykowanie szamponu na przykład danemu rodzajowi włosów. Dlatego właśnie włączam to w tę część naszej rozmowy, że to zjawisko kontaminacji, przenikania się podobnych wyrazów, których znaczenia do końca nie znamy, podobnych konstrukcji, których znaczenia do końca się nie domyślamy, to przenikanie się może dawać taki efekt. Poza tym, jeśli się mówi publicznie, to się stara być bardzo eleganckim, więc... Albo eleganciejszym. Albo eleganciejszym jeszcze. I szukamy wyrazów, które być może nie do końca są nam znane. I to jest tego przykład. Drodzy Państwo, dziś rozmawiamy o poprawności językowej. Jeśli chcą się Państwo podzielić z nami swoimi obserwacjami, uwagami, albo zapytać jakieś poprawne formy, czy niepoprawne, nasz ekspert jest nim dziś profesor Aldona Skut, językoznawca z Uniwersytetu Śląskiego, będzie teraz do Państwa dyspozycji. Proszę telefonować pod numer 205 10 22, kierunkowy do Katowic 32. Wracamy do studia o 12.30 i między innymi chcemy powiedzieć właśnie o homonimach, homografach, homofonach, ale także o formie biernej. Czy skoro obszedłem jezioro, to co z tym jeziorem można zrobić? Albo jak kot leży na łóżku, to co jej łóżko robi? A teraz 205 10 22, kierunkowy do Katowic 32. Rozmawiamy o poprawności językowej, o błędach codziennych naszych w języku. Rozstrzygamy wątpliwości, jeśli je Państwo mają albo chcą nam podpowiedzieć, o czym warto powiedzieć, czy na co zwrócić uwagę. Proszę telefonować 205 10 22, kierunkowy do Katowic 32. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.